No, wypadł kolfu po odprawiałbyś to tam. Jak paralityk. Zbroją, kurczę. Mogę zrobić... Ty, ale wiesz co, dobrze się wylałam, bo mnie wytrzymał, bo nas zatrzymali. No teraz weź to sam mandat, jakbyś się wyśmigał. Zapytajcie, na jakiej podstawie nas zatrzymali, kto jest organizatorem. Dzwoni do prawnika wcześniej. Podobno to, co trzeba było wyjść. Ty, Dlaczego? To jest rozkaz. Panowie, ale będziecie nam przeszkadzać, będzie to dłużej trwało, naprawdę. No ale co mi przeszkadzamy? Ale my chcemy wiedzieć, znać. Zadam panu takie pytanie, jest pan trzeźwy? Tak. No dobrze. Kurczę, papierosa by zapalił. Ale z tego co ja wiem, 63? Można pójść na... To nie można jechać autokarem po piwie? Chyba tamten pan się tak... Przez SB. Bardzo dobry ten czas pamiętam. Przykuwanie do szaty pancernej. Widzicie tego pancernego? On się wzoruje na dobre ubeckie zasady pamiętam. Tutaj chyba, ten gość, nie wiem. Co to jest? Kolega będący dziennikarzem. Ale w ogóle ci nie musisz. Czasem żeśmy przeszli, podpomnieć Głoskiego, zażyliśmy kwiaty i wracamy. To co pan widział w telewizji, to jest obzdura. Wylegitymuję państwa i nie uwierzacie państwu. Nic więcej. Wy się wydał mandaty, tak? Że byliśmy w Warszawie. Że byliśmy w Warszawie. Nie, tak, policjant, a on specjalnie skoczył. Ale prowokacja, szkoda, że tego nikt nie nadał. Kurde. Przecież on skoczył mu po prostu. Ale słuchajcie, kierowca prosi, żebyście się... Szalamy, jedziemy!